Ciebie Chrystus jest pośród nas. Jezu Chryste, prosimy tu w centrum naszego miasta. Błogosław naszym wspólnotom parafialnym, naszym kościołom, domostwom. Błogosław naszej małej ojczyźnie. Błogosław szkołom, urzędom pracy. Błogosław nam wszystkim. Czyń nas szczęśliwymi. Baczność, prezentuj broń. Wyruszamy w proces. Thank you.
usłyszeliśmy z parafii zesłania Ducha Świętego. Uczestniczyliśmy w procesji eucharystycznej i stajemy u szczytu. Eucharystia jest szczytem całej misji Kościoła, szczytem naszej procesji eucharystycznej i na patenie obok chleba chcemy złożyć nasze intencje uwielbienia, przebłagania i prośby kierowane do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Panie dobry jak chleb, pozostań z nami. Bądź z nami tu i teraz, w tym wieczerniku parafialnym, abyśmy mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Ale bracie siostry, chcę wejść w Twoje życie. Kiedy będzie wchodził Pan, wchodzi. Nie pokazuj tylko tego, co w Twoim życiu wyszło, czy udało się, czy coś zostało piękne. Ale zaproś go do tych miejsc, które po ludzku może powinny być okryte tajemnicą. Może po ludzku było okryte bardzo wielu łzami, bo było tyle cierpienia. Ale on też dzisiaj chce to zobaczyć. On chce dzisiaj spojrzeć na Twoją historię życia i powiedzieć Ci, że my są obecni. Że przychodzi i mówi, jestem przy Tobie. Mimo Twojego lęku, mimo Twojego cierpienia, jestem przy Tobie. Dlatego zrób, żeby dzisiaj Jego spojrzenie spoczęło na Tobie. Zobacz, tekst, który przeczytałem z Księgi Rodzaju, mówi o tym, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyły, od razu ukryły się. Pan Bóg mógł ich zaskoczyć, ale przychodzi do ogrodu w powiewie wiatru i mówi, gdzie jest? Chcę zobaczyć. Mimo, że popełnili grzech, to chcę cały czas być obecny w ich życiu. Nie zaskakuję. Mimo, że wielu z nas boi się tego, że Pan Bóg wejdzie i zniszczy wszystko. Nie bój się tego. On bardzo delikatnie wchodzi i bardzo delikatnie będzie przechodził przez Twoje życie. I masz świadomość tego, co czynisz. Dlatego tutaj, bracia i siostry, powinno być to wydarzenie nasze. Że tutaj powinno się dokonać przejście Jezusa Chrystusa pośród nas. Przejście Jezusa Chrystusa pośród całej historii Twojego życia. To, co Cię spotkało. Nie dopuszczaj do serca wątpliwości, że On jest tutaj obecny. Ewangelia mówi o wydarzeniu, kiedy tłumy poszły za Jezusem. Jezus Chrystus mówi do 12, wydajcie im iść, bo oni zwrócili Jezusowi na ten problem uwagę. A Jezus mówi, wydajcie im iść. Jezus bierze chleb, ofiarowuje Ojcu, dzieli ten chleb i rozdaje. Kiedy przechodzi pośród nas, będzie dotykał wiele miejsc. Ale zobacz, czym będzie dotykał. Będzie dotykał ustami swoimi. Dlatego, że miejsce, bracie i siostry, które zostało uderzone, ono będzie bardzo bolało. A pocałunek jest jedynie w stanie sprawić, że to cierpienie przyjmie. Dlatego sprawdź, że to przejście było dzisiaj na Twoim udziale. Sprawdź, żeby Jezus Chrystus przeszedł przez Twoje życie. Nie wstydź się. Zabierze lęki. Zabierze to, co po ludzku przez Ciebie było rachowane. Czy będziesz dzisiaj, czy jutro, czy nie.
czy będzie mnie stać na to czy nie. Czy mój mąż przy mnie wytrwa, czy moja żona przy mnie wytrwa. Czy będę mieć miłość do dzieci, do rodziców. Jezus Chrystus, bracie i siostry, chce o tym słyszeć, ale nie może tego uczynić bez Ciebie. Spraw, żeby dzisiaj tutaj przyszedł. Nie bój się otworzyć. Zobacz, bardzo często, kiedy widzimy Jezusa Chrystusa z otwartym sercem, co on rozchyla szatę, tak jakby tą szatę rozdzielał. I mówi, to jest moje serce, które Cię kocha.